Ej, co to mam? How Pepe! Co masz? Pepe. Pepe? No, zobacz. A Pepe, Jezu. Pepe. No dawaj to. Nie. Karol, witajcie, tu znowu Ryfek. Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu. Boże, jak ten twój szczur biały się cieszy. Zobacz tego, pierwszy raz go w ogóle widzę. Czekaj, coś nagrywa. Nagrywa się, dobrze. Przez połowę serii był. No ale, że tak w powietrzu w ogóle, wyrzuć go śmierdzi. Dobra, no to... robimy? Bijemy coś, tak? Masz taką przywoływaczkę jak Rune of Kos? Da. No, no to to się używa w trzech różnych częściach świata. Na przykład w kosmosie, spróbuj użyć. Uhuhu. I od dołu idzie. To jest taki szczur, taki mini Devourer of Gods. Też sporo bije, ale... raczej w głowę się go bije, jak coś. Żeby mu normalne obrażenie... Właśnie goni mnie. Szczur jeden. No, raczej i nic tu... z niego nie wyleciało. Co jest? What the fuck? Kolejnego przywołałeś? Nie. Mnie zabił. Nie dostałem od niego żadnych obrażeń. Po prostu mnie zabił. What the fuck, no to fajny początek. Ale serio tam... A no, faktycznie, bo on się chyba przywołuje 3 razy. Bo nie było napisu, że go zniszczyliśmy, nie? A ja taki nieprzygotowany, no. Bo mi od razu powiedzieć, ja bym wiedział, to byśmy go ubili. Jakbym pamiętał, Jezu. To było dawno, dawno go biłem. I może jeszcze coś się zmieniło. A ten to zawsze wymówki tylko. Ja przynajmniej mam z czego się wymawiać, bo ty nic nie masz, nic nie wiesz. Mów za siebie. I ty się wymawiaj. No, proszę. Chodź tu, kolego. Czekaj. Ja chcę dostać to coś z tego gluta fioletowego. No to nie zrobimy przywoływaczki jeszcze. Trzeba zrobić. No. Dobra, używam. No to niczym innym nie bije jak głową, tak? No, znaczy bije wszystkim, ale trzeba bić w głowę jego. Ale gdzie ty? No chodź tu do mnie, no. Ja tu mam specjalną umiejętność użytą. Bo słuchaj, jak on leci przez mapę, to można go w głowę trafiać. Ale ja tu czekam. Ja sam jesteś czekam. Patrz jak wcześniej szybko padł, no. Doga też tak będziemy bili. Widzisz, zakręcił się, nic nie umie zrobić. Słaby ten boss, jak nie wiem. Ja się tu regeneruję, żeby nie zdechnąć. Kręcimy się w kółko tylko. I teraz następny wyleci. No już leci od dołu. Ło, coś mi uderzyło. Jezu, to fate token. Jaki on jest szybki! O właśnie, fate token. Fajnie, że mu się tepnąłem w mordę, nie? O, ja do ciebie chciałem biec, a tu widzę, on mnie zaczyna gonić. Ło, Jezu, jaki on szybki. Ło! No to właśnie mówiłem, że ten to akcesorium Storium Moda się tu przyda, to przyspieszające, nie? Wyobraź sobie, że ktoś, kto nie ma Torium Moda, to będzie musiał jakoś, nie wiem jak go będzie musiał bić. On teraz bije z innych jeszcze tych. On nie sam teraz bije, tylko przywołuje takie główienka strzelające. No ale chyba mu się normalnie bije teraz ciało, nie? Nie tylko ryj można. Co jest? Kurde! Buguje się jakoś, nie? On sam jest prosty, tylko te samony jego są z dupy. Uciekaj z nim, uciekaj z nim. Uciekam przez mapę. Ja padłem. Jak z dogiem. No. Tak z nim leć. Co jest? Przyspieszył się jak jakaś torpeda. To był drugi czy trzeci? Drugi. Jezu, chyba. To z trzecim razem to co on będzie? Nie mam pojęcia. Ale przynajmniej możemy w kółko przywoływać, to mi się podoba. A może ma dwie, no nie pamiętam, no. Może się myliłem, zobaczymy. Tu. Jak będzie miał 3 fazy, to będzie słabo. Ja mam pomysł, może świetny. Mieć 2 jednak. No jaki? Założyć tą zbroję, która mnie leczyła. Z tego powodu, że moja... dobra, nie będę miał specjalnej umiejętności wtedy. Dobra, to nieważne. To nie ma sensu. Dobra, no to wiesz co? Moim zdaniem trzeba lecieć z nim przez mapę, tylko tak, żebyśmy obok siebie byli. Chodź tu. Bo jak będziemy lecieli z linii prostej na tych kryształach albo bez kryształów, to może damy radę. Lepiej tu pójdzie, zobaczymy. Lecimy?
Zaczekaj chwilkę, zaczekaj. Się muszę zastanowić. Zastanów się. Będzie potrzebne to coś do szybkiego ruszania się? No. Dobrze. Oczywiście. No to tak, to jestem ready. Dobra, no to go. I on z dołu leci. I teraz fokus i lecimy. Po zero go bije. Coś tam. No słabo. Coś tam leci, ale jest bezpiecznie. To jest ważne. To tak będziemy w ogóle z dogiem walczyli, nie? Bo on też tak działa, mniej więcej. To wiem. No. Ta druga faza by się bardziej tak, wiesz, sprawdziła. Przy takiej taktyce. No ja nie wiem, coś strasznie wolno te obrażenia mu się zadaje. No. Jak mi wysrał! Za 400. No, jeden cios, a już się obsrałem. Jeszcze ja biję bardzo malutko, no to. Jeju. Ale jest, nice, bardzo Jezu. Mi się jedna rzecz podoba. Wyberna jeszcze. A ja sam jestem. No chodź. Chodź z domu. Chodź tu, piesku. On przyspiesza, widzę na sam koniec już taki. Kurde, niecierpliwy. No. To robaczek jeden, no. Robaczek jeden. Co jest? On dostaje po jeden obrażenia, ty. Dlatego on tak wolno pada. No tak. No my go bijemy po jeden. Może mu się w dupę biło, żeby mu normalnie może właśnie. No to kurde, no. Wcześniej walczyliśmy z nim, to szybciutko leciało. To mi się tak wydaje, że właśnie jego... Czekaj, zakręcę go. Że w dupę się bije. No, padł. No. Dobra, leci drugi na mnie. No chodź. Jak Jezu, jeszcze... jaki on szybki. No. O ja pierdzielę. Jeszcze stado kulek za nim leci. Mi się wydaje, że on porusza się z taką prędkością jak ty. Bo jak ja przyspieszam, to on przyspiesza. Jak zwolniłem, to on też zwolnił. Ale patrz, jak padł. No. Jego już się bije nie tylko w dupę, tylko już wszędzie. No właśnie tak. No to tamtego się biło w dupę, a tego wszędzie. No i super, daliśmy radę. Dobra. Wszystko zgarnąłeś, no. Weź daj coś, to dobra, zobaczyć co wyleciało. Mam item na doga, już ten, na przywoływaczkę doga. Pokaż co wyleciało, żeby mieć w ekwipunku no zobaczyć. No i super healing potion jeszcze. Mogę ci dać połowę. No, masz. Przydadzą się. Połowę. Czekaj. Połowa. A to Rune of Chaos to chyba jeszcze gdzieś indziej powinniśmy użyć, nie? Tak, w piekle i w dungeonie. Dungeon mamy blisko, nie? To chodzi do dungeonu. Kurde, no mówisz mi wcześniej. Nie, waifu, nie. Jezu. Zbiłeś kultystę? Tak. Jezu, ty jesteś głupi. Tam jest długo walka pod. Dobra. I fantoplazm dostałem. Czemu? No materiały może. No ale to się z następnego bossa, którego jeszcze nie biliśmy. Jakiś Stardust Staff dostałem. What the f... Na maga. Czemu? Dobra, chodź tu do mnie. Czemu tam wyżej? Chodź tu niżej, bo tu nie dobra, ma pionu no, tego. Dobra, tylko mnie filaru. Bije, pilar mnie bije, zaraz zdechnę. Jezu, ty leszczu, no. No. Zabiją mnie kolce. No tak, zabijać bossów 10 razy gorszych od Moonlorda i... Paść od kolcy w dungeonie. Od trucizny prawie zdechłem. O, dobra, regeneruję. Dobra, się. Tu chyba jest najwięcej miejsca z dungeonu całego. I znowu ci wyleciało, znaczy z mobów to chyba wylatuje. Fantoplazm, to jest do przywoływaczki. Chodź tu gdzie ja jestem, tu jest chyba najwięcej miejsca z dungeonu. No. I trochę jeszcze wokół zrobię. Okej. Okay. Fajnie się robi to miejsce, Boże, podoba mi się to.
No. Dzień dobry. Możesz przywoływać. Ten jest dziwny. Ten boss. What the f- Tych pomocników mu się chyba zbija, a później on się robi tykalny, tak mi się wydaje. Ja tu stoję pod jakimś klockiem. On ma tylko 200 HP, widziałeś? Nie. No to przypatrz się. Jak mu pasek znowu tam się pojawi. Stoję sobie pod klockiem, żeby mnie nic nie biło. Zobacz, czasem. 200 HP. Ano. Ale po jeden dostaję obrażenia. No. Nie no, fajny, fajny boss. No. A czemu on tyle ma tych faz? Nie mam pojęcia. No tak sobie go zrobili. Bij, bij, bij. No ja biję, biję. Dobra, mam. Oczywiście biję. Arcanum. Co to było? Arcanum of the Void. Pokaż. Fantoplasma, o też dostałem właśnie. Możemy chyba odbić. Ja pierdzielę, co się z tego robi? Co? Co się robi? Tego fantoplazm. A no zostaw to, to jest przywoływaczka. Do przywoływaczki, doga. Ale jak to się porąbane w ogóle rzeczy z tego robi? Mhm. Z dupy totalnie. Tego... 1680 damage. Jak ja grałem na Calamity modzie, to tego w ogóle nie było. Teraz no, kurde, nic nie ma oczywiście dla Summonera. Niechciana klasa. Odezwał się, ja tu bardem gram. Uuu, możemy, mamy kosmilit bary? No właśnie nie, to jest doga. Aha, dobra, to nieważne. To co teraz? Teraz idziemy do piekła. Dobrze. No to jeszcze fantoplazmo. No nie, no a już myślałem, że najlepszy filar u nas na respie. A ty gdzie jesteś w ogóle? W bazie. Już lecę. Dobrze. Mnóstwo syfu. Chodź tam na lewo. Kurde, zaraz mi Bewitching Table spadnie. No nic. Najwyżej jeden toporek mniej. Dobra, to co, co tu? No, przywołuj. Nie mam trochę zdrowia. O, trzeba wyleczać się. Dobra, tam walić. Najwyżej padnę. Super. On jest dziwny. Mnie najbardziej wkurzał. Do każdego bossa mówisz, jak to on jest dziwny. Ej, chodź no, z nim na prawo, chodź z nim na prawo. Ja tu mam specjalną umiejętność, ona bije tyle, co my wszyscy razem. Bo ci wszyscy bossowi są dziwni. On się teleportuje jeszcze, tak jak ten Illuminant Master trochę. Nie, na razie się wydaje spoko. No bo mnie bije. Albo nie. No. Geju. Fate token muszę zjeść. Co geju, co geju? No powiedziałem jeju, nie geju. Z felu. Homofobię. No. A mi te twoje pociski wyglądają jak pociski tego typowego bossa i też je unikam. O kurde, za 300 bije. No dobra, chyba ten pierwszy był najgroźniejszy jednak. Tak, no. A nie, kurde, o, fate token zadziałał, dzięki Bogu. Uff, prawie padłem. Ty, ale nic z niego nie wyleciało. Mi wyleciało to, na przywoływaczkę doga. Pokaż. No, masz. Czekaj. Twisting Nether. No. I to co, robisz to już? No. Tylko jeszcze Soul of Might. Chodź, chodź do domu. Mamy ubij tego milion. Ubij tego kurde debila, bo tego pilara, bo mnie to denerwuje. A gdzie on jest? A centralnie nad nami. Czyli mam stać tutaj. No. Fajnie. No co no. No nie, peteki mi się znowu zbugowali przez ten nowa filar. Ty weź, bo jeszcze dok się mi zbuguje przez niego. No. To by było fajne. No, bardzo. Dobra, mam przywoływaczkę i na pocieszenie ci powiem, że można zrobić jeszcze potki, które leczą 300. Nie 200, tylko 300 już. Tylko potrzebujemy tych za 200 i potrzebujemy coś, co już mam w sumie.
kurde. To ja biję innego filara, tego nowa mogę ci ubić. No, tego nowa zbij, bo on jest wkurzający. O, ej, nie ma tej! Okej, okej. Już czego zbity. Nie ma? Osłonki nie miał. Osłonki, no, no jak kiedyś. No, jedziu, naprawdę. My złą rozdzielczość mangelsu, dlatego nie miał osłonki. Ale to jest prawda, jak masz przybliżony ten za pomocą plusika albo minusika na klawiaturze, no to właśnie wtedy ci się laguje, znaczy psuje ten filar. Ale ja mam wszystko dobrze, ja mam standardową rozdzielczość. Znaczy tu już nawet nie chodzi o rozdzielczość, tylko o przybliżenie, nie? Które nie mam przybliżenia. W 1.3.5 dodane. No to nie wiem, to może o rozdzielczość jednak. Dobra, zbity. No. A bijemy pozostałych filarów, czy chrzanić? Nie, chrzanić bijemy, doga. Będzie dobra. Bardziej kolorowo tylko podczas bicia. Będziemy musieli lecieć przez świat, to pamiętasz, nie? To co, od lewego? Zaczynamy końca? To drzewo bym chciał, wiesz, bo ono jest dosyć wysokie i przeszkadza. Dobra, no niestety. Ambitne plany, żeby coś tu zbudować. Runęły w gruzę. No, nie żebym chciał tej serii budować, bo już tłumaczyłem widzom, że gdybym budował, to by ta seria trwała wieki. Więc tym razem sobie odpuściłem chwilę, żeby były fajne budynki. O, czekaj, ja nie mogę. Najpierw muszę bewitching table sobie odpalić, o właśnie. No i teraz można walczyć. Lecę do ciebie. No. To chodź. Mam jeszcze świat mały, więc to też trochę utrudnia. No. Dobra, i ten boss będzie powalony, dlatego no, będzie bił po 1000 z łebka i tak dalej. Czyli padamy na strzała ogólnie. No. I jeszcze fajnie by było zrobić te rzeczy, które nam dają tam HP na stałe, nie? Mamy dwie na ten moment do zrobienia, tylko trzeba uzbierać przedmioty, no. Dobra, to robić? Tak, ja już fate token nałożyłem. Dobra. Gdzie on jest? Nie ma go. Się. Może noc musi być? Nie przywołał się. A poszła przywoływaczka? Tak. No to słabo. No słabo, jak nie będzie nam działo, to dalszych bossów nie ubijemy. A może trzeba zbić te filary czy coś, nie wiem. Możliwe. A masz na kolejne przywoływaczki, czy znowu musimy tam farmić? Mam. Dobra, to ja biję w te filary, a ty zrób przywoływaczkę. No, zbijmy te filary, tak żeby wiesz, dmuchać na zimne. I może w nocy rzeczywiście z nim trzeba walczyć. Chyba nie, ale no przywołamy na wszelki wypadek. No, lubię bić filary jako summoner. Staję sobie w miejscu. Coś tam wokół pada co chwilę. Jeju, jak mi zacina. Dobra, vortexowy padł. Gdzie co jeszcze został? Dzieje? Stardustowy i Nebula zostały. Ej, jakiś komelit, kometit, kometite, co to jest? Jakaś nowa ruda mi wypadła. What the fuck? Dobra, to ja lecę na Nebula. On jest niewdzięczny, bo się długo, rzadko przywołują przeciwnicy. Church Crystal i kolejna ruda. Co to ma być? Aha, to jest ten, na ten drill, któregośmy nie mogli zrobić wtedy. No. No ale dobra, to ominęliśmy jakieś żmudne farmienie pilarów z Tremor Moda. No, daj spokój. No. Fajnie. Boże, ta umiejętność aktywna z mojej zbrojki jest przegenialna. Dobra, już w połowie zbity. No u mnie w 1/3. Kurde, ta szansa na... Jeju.
Zwrócenie zdrowia jako obrażenia jest zbyt mała chyba. Założyłem sobie takie akcesorium, które ma, wiesz, ekstremalnie niską szansę na to, że obrażenia samonów zostaną zwrócone do mnie jako zdrowie. Mhm. Ale z tego co widzę, to praktycznie nigdy nie działa, więc... Jedynie podczas walki z jakimś segmentowym, jak właśnie na przykład Destroyer, gdzie milion razy będą moje samony bić, to wtedy może jakoś to by działało. A tak to trochę bez sensu, szkoda. Dobra, ja zbiłem. No to ile do ciebie? Połowa ma. Połowę HP. I co, Moonlorda też bijemy, czy od razu padamy, żeby... No. To też można paść. No robimy go, co to za problem. No, no wiem, no. Ale to trochę potrwa. Ile mamy odcinka? Momencik. Odcinka mamy 20 minut dopiero. No, bo mi na ubiciu doga to zależy w dzisiejszym odcinku, bo... No, też bym chciał go zabić. Ja mam ten nowy samon z niego, no strasznie mi zależy na tym nowym samonie. Bo on pewnie będzie zdecydowanie szybszy jak te toporki, no i będę miał jednego wielkiego samona, nie będzie tak bardzo rozpraszać, tobie może by też mniej lagowało, jeśli jakkolwiek ci laguje. Znaczy już jest okej. Kurde, strasznie długo, nic się nie chce przywołać. No. Poczekamy. Trzeba pofarmić te super healing potion. I sobie zrobić jeszcze lepsze potki. No, no, fajnie by było. A ten steampack, co ty mówiłeś, co leczy za 20, ale nie ma cooldownu? No, to... Trzeba mieć jakiś brass nugget chyba. Ja nie wiem skąd się to bierze. Brass nugget, brass. A z jakiego to jest moda w ogóle? Tremora. No to z Tremora mamy wszystko już praktycznie. No właśnie brass nuggetów nie mamy. No możliwe, że leci z jakiegoś bossa, tam masz mały procent szans i na mnie wyleciało po prostu. Albo z pilarów, albo nie wiem. Bo tu dużo tych rud, my nawet nie zdobyliśmy wszystkiego, bo... No nie ma sensu. Zdobywał. No nie ma sensu. Jak z Calamity te rudy są 5 razy lepsze jak z Tremora, to... Jeszcze jakby coś fajnego robiły, nie? A tu taka lipa. Dobra. O, Syfu. Ja się wracam na respa. I tu czekamy na Moonlorda? No, możemy stać w miejscu tak jak ostatnio. Było spoko. Nie no, padniemy. Nie padniemy, ostatnio nie padliśmy. Bo się zaczęliśmy ruszać. No tak, ale nie będziemy stać przez cały czas w miejscu, nie? Tylko aż tam powiedzmy będziemy mieli loa, to się ruszymy wreszcie. Patrz, tu działa. Można bić tego Moonlorda. Ej, no spróbujmy. Znaczy, właśnie... Trochę mniejsze mogłyby być. Tam te oczka... To trochę. Oczka przechodzą przez ten... Przez bloki. Jak on nimi rzuca, no ale dobra. Laser na przykład to nie przechodzi. No i czadzior. Co to jest? No, bo moja dusza perfekcjonisty została, wiesz... Co tu się dzieje? Z trójkąta będę bił. Nie no, trzeba będzie się ruszyć zaraz. No to zaraz. Jeszcze jest okej. Ta główka. Patrz, pa, jak pada. Dobra, ja się ruszyłem. Ja tu zostanę. No. Niech do mnie przyjdzie samo. Wszystko wezmę. Złodziej. Moje. Nawet mój treasure bag bierzesz. Zawsze jak go bierzesz, to ja się potem zastanawiam, gdzie on kurde jest. On przy tobie lata i nie możesz go podnieść, bo jest mój. Ej, co to mam? How Pepe! To masz? Pepe. Pepe? No, zobacz. A Pepe, Jezu. Pepe. No dawaj to. Nie. To jest dla mnie mem. Jasne. Dobra, to co? Zrób dzień, zrób noc, żeby była dłuższa, bo już ta się kończy. I przywołujemy tutaj, czy może tutaj przywołajmy? Może tam no na oceanie coś się zbagowało. Dobra, to tylko zrób dzień, zrób noc. No bo zrobiłem. Się ta kończy. Zrobiłem. Aha, dobra.
No to leci. Jest. To lecimy przez nim, przez mapę. A, bo ty... A, bo tylko w głowę się go bije. Tak. Leci za mną. Wiem, ja się staram się dogonić. Dobra, przegoniłem was. Fajna muzyka jest zawsze. I ma 1620 HP. 620 tysięcy. Nic, no prawda. Jeszcze coś z grawitacją jest. Że skrzydła nie. Dobra, ja uciekam w lewo teraz. Nie wiem, czy coś w ogóle bije. Coś tam, ty nawet leci. Bo to jego lasery, kurde, biją. Bez tego pipka z Torium Moda to ja nawet nie wyobrażam sobie tej walki, nie? No, bez sensu. I wyobraź sobie, to byś miał właśnie z broniarem, tylko bez tego itemu. Jakbyś dalej tę serię prowadził. No to mówię, bez sensu trochę. No. Kurde, raz przyspiesza, raz zwalnia. Niech się w końcu zastanowi. Dobra, lecę w drugą. No. Jeju. Przeżyło mnie, znaczy no. Zabiło mnie. O kurde! Jeszcze ten debuff jest potężny, nie! Szybko! Nie zdążyłem. Cholera. Jakiś laser w ogóle z ziemi, z prawej strony na mnie leciał i zadał 500 obrażeń. No. Jakieś lasery takie, które odejmują jeszcze HP, nie? W czasie. Takie, ale taki malutki laserek w ogóle z dupy. Aha, i była taktyka, żeby się tepać do bazy i ten boss chyba do ciebie przylatuje. A nie tepa się? Przez całą mapę, no właśnie, no. Więc też można pomyśleć, jeśli by nie. Dobra, poszło. Ja go nie biję, jeśli on jest za daleko, więc... Fuck, jeszcze te wyspy na Spirit modzie. Nawet, znaczy na Spirit biomie. Idziesz? Tak. Niestety. To ja sobie wezmę może to. Chociaż mało. On tam z dołu coś próbuje. Właśnie z dołu jakieś laserki lecą. One najwięcej biją. A właśnie, tutaj się przydaje dwa razy tab. W sensie także mieć tę mapkę. Tylko będziesz widział lepiej. No ja mam przecież mapę. Aha. Znaczy mini mapę. To właśnie nie mini mapę. Tak, żebyś miał na całym ekranie i to a widzisz dokładnie jego ryj. Przydaje się bardziej do tych bossów teraz. Zależy dla kogo. No tak profesjonaliści grają. Jeju. Nie. Profesjonaliści grają tak, jak im najbardziej odpowiada, a nie według wyznaczonego schematu. No tylko jeśli to ułatwia, nubie. To znaczy, że się przydaje. Nie, Jezu, no każdemu inaczej się gra lepiej, no. Czego ty nie rozumiesz? Ty, on chyba przyspiesza coraz bardziej. No! Teraz to dosłownie. Nie no! 1036! Jeszcze te memy na czacie, to już w ogóle. Donge Koki Kid! Było jeszcze Nothing Personal Kid. Wow, ale tego uniknąłem, aż się wydarłem. O oh, fuck, ty byś to widział, dobra akcja. No. Dobra akcja, jestem zadowolony. Leci z nim przez mapę jak debil, kurde. Dawaj, Mariuszu, uciekaj. Przed sąsiadem z bloku. On jest mój. No. Ile mu zostało zdrowia? 180 tysięcy. To nie tak dużo. Jakoś zwolnił teraz. Jeju, a w dupę dobiłem od niego. No serio, coś zwolnił. Gdzie on jest? A tu jest. What? Dostałem. Ale się trzymam. Ja cię w ogóle nie widzę, nie? Jestem obok ciebie, ty pałot. No właśnie. Tak dobrze tą mapę widzisz. No rozdzielczość. Ja na mini mapie widzę wszystko ładnie. Dobra. Uda się? No mam nadzieję. 17 tysięcy zdrowia, jak mi tyle zostanie, to ja się po prostu zatłukę. Dawaj. Jest. Padł? Tak, padł. Tylko pytanie gdzie? O, tu. Dobra, dawaj mój treasure box, słuchaj. O kurde. Leci za mną? Co za tobą miałoby lecieć? Twój treasure box. Nie no, już mam go. Ojeju, myślałem. Wszedłem w ciebie i go zabrałem. No.
No super, dla Trowera dostałem broń. Oho, ho, ho. Jaram się. Ale kosmilit masz. Mam, mogę z tego zrobić tą broń, co z niego leci? Powiedz mi, że tak. Chyba nie. Nie. Czyli bijemy go drugi raz, bo ja chcę mieć, wiesz. Nie. Ja chcę mieć... Tamona nowego. To może zrobimy tak. Znaczy ja go sam sobie ubiję, nie? No właśnie. Ej, słuchaj, to teraz chcesz bić? Nie, no daj spokój. Patrzę, co się robi z tych sztabek jakichś śmiesznych. Nic dla Samonera. Dla Samonera jedynie leci z niego i tam jest pewnie jakaś szansa na to. Ja mam na maga bronię. Eye of Extinction teraz możemy zrobić. Właśnie wiem. Na tego Supreme, czy Supreme Kamalitasa. Kamalitasa. No, Supreme Kamalitasa. Dragon Egg. O, najpierw chyba to byśmy bili. Ten, którego dziwnie się nazwy wymawia. Podobno jest to Jaron. Jarłon. Jawol. Jawol. Ale jeszcze zanim ubijemy tego przedostatniego, to będziemy musieli ubić takie małe ptaszki, takie feniksy, Bumbleberb. Najpierw to ja chcę pofarmić Kalamitasa, żeby... Znaczy, Devour of Gadsa, żeby mieć przybywaczkę. No dobra, no to... I to zrobimy. To dam ci te itemy, sobie poza pofarmić. Odcinkiem. No i resztę byś musiał zdobyć, po prostu. Dam sobie radę. Dobra. No to chyba na dziś koniec, nie? Ile nagrywamy? 37 minut. No tak akurat. No. Znaczy wiesz co, moim zdaniem to byśmy jeszcze tego jednego mogli ubić, bo on jest prosty. Znaczy miałem... Nie, no już na samym odcinku. Jednego, ale on nie jest... Podłużamy te odcinki, 30 minut miały być. Musisz zostawiać widzów w napięciu. No dobra. Okej, okay, niech ci będzie. Spokojnie. No. Jak wolisz, Ryfek. Ale moim zdaniem jeszcze można by było, bo dziękujemy to jest... za oglądanie. Zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie, a my widzimy się pewnie już jutro. Po prostu jestem głodny i muszę zjeść. No dobra, Pepe. Trzymajcie się i cześć. Żegnajcie, Pepe. A ty taki smutny po prostu, Pepe. Cię mówić. Dobra, no to siema. Siemano.